Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek naszego nowego kanału Na Zdrowie i kolejne miejsce, które chcemy Wam przedstawić. Ponad rok temu trafiliśmy tutaj z mężem z polecenia naszych znajomych i okazało się, że trafiliśmy do miejsca, w którym można z czystym sumieniem oddać swoje ciało w ręce obcych ludzi tak naprawdę, bo rok temu jeszcze żeśmy się nie znały. Ze mną jest Honorata Dziel, właścicielka i założycielka Wielkopolskiego Centrum Terapii Naturalnej. Jesteście w tym centrum od 4 lat, ale Twoja przygoda z tradycyjną medycyną chińską, z fizykoterapią zaczęła się wcześniej, prawda? Tak, studiowałam fizjoterapię zaraz po maturze i od tamtego czasu czegoś mi brakowało. Miałam gdzieś tam masaże, szkoły, kursy dodatkowe, które miały doskonalić umiejętności fizjoterapeuty, towarzyszyły mi gdzieś tam od samego początku, ale cały czas to nie było to. I przez ciągłą chęć rozwoju, przez ciągłą pracę z pacjentami, w zasadzie już od pierwszego roku studiów, no sama siebie trochę rozregulowałam, bo no cały czas praca po 12, nawet 13 godzin, niejedzenie i tak dalej. Więc no doszło do tego, że musiałam sama siebie poskładać na poziomie mentalnym, emocjonalnym, zdrowotnym, pod kątem jakichś problemów żywieniowych, więc wtedy sięgnęłam po medycynę chińską. Rozpoczęłam studia i stwierdziłam, że sama sobie pomogę, bo lekarze niestety gdzieś tam nie widzieli innego rozwiązania niż sterydy, jakieś zastrzyki, odczulania i tak dalej, więc mówię, nie, ja się przeciwstawiam systemowi, chcę sobie pomóc. No i dosyć szybko mi się to udało i bardzo skutecznie. No i dzięki temu, że sama siebie wyregulowałam, no urodziłam zdrową córeczkę, która jest bardzo chciana na tym świecie, co mnie bardzo cieszy. No i tak gdzieś życie się potoczyło, że narodziny jej też mnie pchnęły do tego, żeby hej, pokażmy to ludziom, rozszerzmy tą naszą działalność. I tak otworzyłam centrum przy pomocy męża. Dlatego w tej lokalizacji jesteśmy 4 lata i tak budujemy swój zespół, który nadal się rozszerza. Bo wcześniej gdzie indziej działałaś już, prawda? Bo nie przyszłaś tutaj jak gdyby na świeży teren, czy z czystą kartą. Miałaś już swoich pacjentów, tak? Tak, tak, tak. No tak jak powiedziałam, ja w zasadzie jak zrobiłam na pierwszym roku studiów fizjoterapii szkolenie z masażu, to od razu już miałam pacjentów i gdzieś dojeżdżałam ze stołem terapeutycznym. Później pracowałam w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji na Stadionie Lecha, w różnych gabinetach gdzieś tam, także cały czas się rozwijałam, prowadziłam zajęcia grupowe, prowadziłam lekcje spływania. Ja różne rzeczy robiłam, żeby gdzieś tam się rozwijać. Mnie najbardziej ciekawi, chociaż ja tutaj tak, do męża przychodzę na masaże, a do ciebie na akupunkturę. Mnie cały czas ciekawi, w którym miejscu jakby pojawiła się tradycyjna medycyna chińska i jak ty się tego uczyłaś? Szkołę zrobiłam. Szkołę? Tak, w szkole w Katowicach u Bartka Chmielnickiego i Michała Richtera i aktualnie również dla Bartka Chmielnickiego szkole w szkołach, które on prowadzi, więc no tak ze studentki do nauczycielki na ten czas. Nie? Jest. Dobra, a w czym się lepiej czujesz? W fizykoterapii, czy raczej w medycynie chińskiej? Nie, ja się czuję w holistyce, czyli przychodzi pacjent i nic nie wiadomo, nie? Ma teczkę, segregator z badaniami, różne konsultacje, specjaliści, nikt nie wie o co chodzi, niby wyniki są w porządku, a pacjent chory. To ja takich pacjentów najbardziej gdzieś tam lubię, takie wyzwania, gdzie trzeba się zastanowić, czy to jest problem emocjonalny, czy to gdzieś tam badania są nie tak zrobione. Czy po prostu wystarczy wyrównać energetykę ciała, czy dać ćwiczenia oddechowe. Także lubię spojrzeć na człowieka jako na całość. Tak, żeby robić jedną rzecz, to nie. Po to jest zespół, każdy ma swoją działkę, a ja lubię cały nasz zespół zebrać w całość. Ja się zastanawiam, bo tak te terapie naturalne tak bardzo delikatnie na nasz kanał wprowadzamy, bo nie wszyscy ludzie jeszcze są na to gotowi, ale zauważyłaś, żeby był jakiś wzrost, czy to jest raczej takie podążanie za modą, bo o, słuchaj, trzeba chodzić na akupunkturę, to teraz, wiesz, zapraszam cię pójść, bo ja znam i tak dalej, czy jednak ludzie otwierają swoje głowy i są trochę bardziej świadomi, że trzeba zza komputera jednak lekarz musi wyjrzeć i spojrzeć na całe ciało i na duszę też, a nie tylko kurczę na objaw, który trzeba szybciutko jakimś tam antybiotykiem zaleczyć, zakończyć. Wydaje mi się, że to jest trochę trudne dla mnie w ocenie, żeby widzieć, czy to jest trend, czy to jest wzrost świadomości, bo do nas głównie pacjenci przychodzą z poleceń. Jak już ktoś przychodzi, to już jest uświadomiony. Słuchaj, jest takie miejsce, jest taka osoba, która spojrzy na ciebie nie tak jak lekarz, który ciebie nie mógł zdiagnozować, dodiagnozować, tylko spojrzy jak na człowieka. I no, mamy dużo pacjentów, głównie właśnie takich, którzy już jakąś świadomość mają, no, ale też coraz więcej się pisze, coraz więcej badań merytorycznych wychodzi na rynek, dostępnych dla pacjenta. No, internet swoje robi, gdzieś tam ludzie na Facebooku udostępniają na przykład badania, które my również udostępniamy z PubMedu czy tam z jakichś innych stron medycznych.
No i wysyłają też do nas lekarze coraz częściej swoich pacjentów i mamy gastroenterologów, którzy do nas wysyłają, bo sobie z pacjentami po prostu nie radzą. Również ginekolodzy, którzy chcą na przykład przy naszej pomocy zwiększyć krążenie w macicy, pogrubić endometrium przed inseminacją, przed in vitro. Czy na przykład z jakiegoś powodu pacjentki nie reagują na przykład na leki, które mają regulować owulację, a po akupunkturze się to dzieje, więc mamy fajną współpracę ze środowiskiem medycznym. Gdzieś tam czasami dzwonią po mnie również ze szpitali, gdzie nie mogą już sobie też poradzić i bardzo mnie ta współpraca cieszy, bo ja też odsyłam do lekarzy mimo wszystko, nie? Że nie lubię takiego podejścia, że lekarze są źli albo naturoterapeuci są źli. No my powinniśmy razem pomagać pacjentowi, no bo no głównym celem jest naszym zdrowiem. No nie ma człowieka środka, że albo to, albo to. Nie, tylko to. No musimy działać razem. No jednak jeżeli jest gdzieś nawet zawinięty jajnik, czy pacjent ma jakąś nawet dyskopatię, już patrząc pod kątem fizjoterapii, z którą my terapeutycznie nie jesteśmy sobie w stanie pomóc, no to musimy to zrobić przy pomocy gdzieś tam ortopedy. Ortopeda musi zrobić USG, wysłać na rezonans. No my tego nie zrobimy, więc nie ma co się oszukiwać, współpraca jest niezbędna, nie? Mimo wszystko ja, jak czasami wrzucam jakieś posty, czy nawet na moim prywatnym fanpage'u sugeruję właśnie, że akupunktura może wystarczy oczyścić aurę, bo czasami też takie rzeczy wystarczają, czy ruszyć coś energetycznie, tak jak mówisz, to mimo wszystko widzę taki clean, tak po prostu, tak duża ilość ludzi jest tak totalnie zamknięta, oni nawet nie chcą posłuchać. Czemu tak się dzieje? Czy skoro widzisz, naturalne terapie pokazują, że to działa, że akupunktura, która jest starsza od naszej tej jakby medycyny, nie wiem, akademickiej, ona działa, a dopiero parę miesięcy temu ją uznano, w ogóle Światowa Organizacja Zdrowia, tak? Oni tak. Ją uznali dopiero parę miesięcy temu. Petula tak, dlaczego tak jest, kurde? Zastanawiałaś się kiedy? Czy no ludzie trochę jeszcze tacy są zabobonni, nie? I myślą, że energia to jest tylko jakieś czary-mary. A no jest w naszym ciele energetyka. No my żyjemy dzięki ATP, które wiąże się gdzieś tam w cyklach Krebsa z tlenem i z witaminami, enzymami i tak dalej. To kwestia nazewnictwa, nie? I na przykład mam takiego świeżego pacjenta, który ma ogromne problemy zdrowotne. Reumatolog, kardiolog, onkolog i tak dalej. Wszyscy próbują jakoś tam pomóc. No ale nadal pan nie ma efektów i przyszedł do mnie z wielkim oporem, ponieważ żona powiedziała, że medycyna chińska i naturoterapia to szatan. Ja mówię, dobrze, jeżeli żona tak uważa, możemy posiłkować się modlitwami z naszych modlitewników. Proszę bardzo, mam dla takich pacjentów modlitwy, jeżeli ktoś jest bardzo wierzący, modlitwa o zdrowie. Więc mimo mojego takiego podejścia, że dla osób wierzących, dla których to jest ważne, jest modlitwa, proszę bardzo, księża do nas również przychodzą, którzy mówią, dobrze, pani tutaj mówi merytorycznie i badaniami się posiłkuje i tak dalej, no to działajmy na rzecz zdrowia ludzi, to nadal znajdują się jednostki, które gdzieś tam no boją się. Nie, no, takie klimaty wynikają z niewiedzy dla mnie zawsze. No, jak ja piszę artykuły, czy ktoś z naszych tutaj terapeutów pisze artykuł do jakichś magazynów branżowych, opieramy się na badaniach i przytaczamy zawsze, że na przykład na temat jednego punktu akupunkturowego jest wykonanych 200 badań, gdzie była próba jakaś tam testowa, to wszystko było przeprowadzone w warunkach odpowiednich do normalnych badań medycznych, więc kwestia tego, czy ktoś chce słuchać. Ja nigdy nie staram się przebić głową muru, więc kto chce... Ja jeszcze próbuję przebijać i rozwala mnie po prostu system taki totalnie zamknięty na wszystko. Nie, ale dobra, co, ja jestem... Nie ma co. Ja jestem inna, więc zostawiamy temat. Mnie interesuje też masaż wiselarny, bo to okazuje się... Ja pierwszy raz o tym usłyszałam tutaj u was właśnie, jak też miałam ten masaż przeprowadzony i zaczęłam czytać i mówię, kurde, to też jest kolejna rzecz, która już jest od wieków, oczywiście, nie? Bo to słowiańska rzecz jest, czy tak ogólnie rzecz biorąc? To zawsze tak naprawdę było. My już nawet jako matki, bo też jesteś matką, jestem matką, to gdzieś tam próbujemy, jeżeli dziecko jest chore, to głaszczamy po brzuszku, masujemy brzuszek. Jak ma zaparcia kolki, to zawsze brzusio, klepiamy dzieciaczki, całujemy w brzuszek, więc to jest strefa, która już pierwotnie w nas gdzieś tam wzbudza zainteresowanie, że my tam poszukujemy jakiegoś rozwiązania. I w różnych systemach to, i w ajurwedzie, w tych masażach jakichś balijskich, mamy panią, która do nas regularnie z Litwy przyjeżdża i dla niej brzuch również jest jednym z miejsc, które powinno być przemasowane. Terapia ogółowa to jest też głęboka terapia wisceralna, więc nie wiem, gdzie jest początek, ale uważam, że docelowo gdzieś fizjoterapia zmierza do tego, żeby
zacząć rozwiązywać problemy ortopedyczne pacjenta właśnie w obrębie trzewi. Właśnie, bo ja też wyczytałam, że to nie do końca skupia się tylko, że my masując brzuch leczymy tylko organy, które są wewnątrz tego brzucha, że my możemy przez ten masaż wpłynąć też na resztę ciała. No, głównie przez trzewia wpływamy na całość i pacjenci poprzez rozluźnienie przepony głębiej oddychają, jeżeli przepona lepiej pracuje, mamy lepiej dokrwioną wątrobę, żołądek. Jeżeli wątroba, żołądek lepiej pracuje, mamy lepszą filtrację krwi. Automatycznie stawy mniej bolą, mięśnie są lepiej dokrwione. Przy okazji klatka piersiowa się otwiera, mamy lepszą postawę. No i automatycznie odcinek lędźwiowy i odcinek szyjny są odciążone, więc tak jak mówię, ja lubię patrzeć na ciało w całości i widzę w punkcie w brzuchu już łańcuchy, które skończą się na stopie i na głowie. Więc no, można by opowiadać o tym i opowiadać, ale no, wiele problemów bólowych, również ortopedycznych, hormonalnych, jakieś zaburzenia trawienia jest rozwiązywana poprzez terapię wisceralną w połączeniu z akupunkturą i widzę ogromny potencjał w tych metodach, nie? Tak jak niektórzy twierdzą, że jak będziesz miał zdrowe jelita, to już reszta będzie też dobrze funkcjonować, że jelita głowa, ale to jest jedno, a drugie jeszcze nie mogę się powstrzymać, żeby nie powiedzieć, że jeszcze sięgnęłaś po recall healing, po totalną biologię, czy po tradycyjną medycynę germańską, przepraszam, bo to jakby powiązane wszystko jest. To jest kolejny puzzle, który do twojej układanki masz pacjenta, gdzie z medycyny chińskiej wiesz, że ta emocja jest w tym organie, a tutaj jeszcze masz dodatkowo, że jeżeli pojawia się konflikt w naszej głowie, to ten konflikt jest przesyłany też do odpowiedniego organu. Mhm. To już zupełnie dla mnie to będą, dla niektórych może czary, ale dla mnie to jest tak masakryczne, jak gdyby przyspieszenie pracy, jak możesz jeszcze wejrzeć od kolejnej strony, ale też zastanawia mnie, jak reagować będą pacjenci. Jak wiesz, przyjdą z jakimś schorzeniem, a ty zapytasz, jak traktował cię ojciec w dzieciństwie na przykład, nie? Albo czy mama miała problemy przy porodzie. Kwestia otwartości terapeuty. Ja nie mówię, że jestem super otwarta, bo są kwestie, które mnie też tam gdzieś krępują albo blokują i mam też swoje rzeczy do przepracowania. No ale jeżeli terapeuta podejdzie i powie, no przepraszam, że tak zapytam, bo nie wiem, czy pani współżyje regularnie, to inaczej podejdziemy niż, wie pani co, to jest ważne, ja muszę wiedzieć, czy pani regularnie współżyje, bo to reguluje hormony i tak dalej, dlaczego pani współżyje regularnie, czy była jakaś trauma i tak dalej. Nie byłabym sama, jakbym nie zapytała o dzieci, bo ja też między innymi przez dzieci tutaj do ciebie trafiłam. Ja akurat miałam jakieś tam u jednego z synów emocjonalne rozchwiania i też jakby go wyregulowałaś, ale jeżeli chodzi na przykład o akupunkturę, są jakieś obostrzenia wiekowe na przykład, gdzie dzieci mogą albo... Kwestia umiejętności dobrania terapii, nie trzeba od razu wbijać igłę, ale można zrobić akupresurę, można nauczyć rodzica masować, można wykorzystać igłę taoistyczną, czyli taki mosiężny... Ja wiem. Coś mosiężnego. Ja to tak, coś podobnego. Mowa, tak? Podobne. Tak, i można uciskać punkty, można z dzieckiem porozmawiać, ale no, trzeba podkreślić, że problemy dzieci to są problemy rodziców. I z rodzicami trzeba najpierw popracować. Ja mniej więcej już wiem, o co chodzi, bo sama też to przerabiałam, bo my chcemy tak bardzo naprawiać dzieci, nie? Jeżeli chodzi o emocje, a tak naprawdę one są pięknym dla nas lustrem i widzimy w nich swoje odbicie. Zdarzają się ci się też sytuacje, że przychodzi ktoś do ciebie, tak jak ja na przykład, z emocjami dziecka, a nie do końca z tym, że ono coś tam ma, jakąś dysfunkcję w ciele? Czasami przeprowadzają rodzice dzieci, proszę coś z nim zrobić, proszę coś z nią zrobić, bo już sobie na przykład nie radzimy, albo z emocjami, z jedzeniem, z nadmiernym objadaniem się, z niejedzeniem, bóle brzucha, bezsenność przychodzi w nocy przez ileś tam lat do okresu podstawówki, dziecko chce spać z rodzicami i tak dalej. Ja wtedy proszę o rozmowę z rodzicami, co się dzieje z wami, dlaczego dziecko może tak bardzo was potrzebować, czy wy nie macie jakichś swoich blokad, lęków, jak żywicie dziecko w domu, bo czasami się okazuje, że matki nie gotują i babcie gotują, to dlaczego dziecko ma kojarzyć kuchnię z czymś, co ma nas odżywić, nie? I my oczekujemy, dlaczego ty nie chcesz jeść, ale mamusiu, tatusiu, czy ty jesz? Czy ty dajesz nam wzorzec żywienia? Czy ty zapraszasz mnie do kuchni do wspólnego gotowania? I ja na przykład też zawsze stoję w kuchni i widzę, co moja córka próbuje zmajstrować, jak bierze nóż albo obieraczkę, to ja już widzę te pocięte ręce i też mam taki lęk jako matka, ale chcę, żeby ona ze mną była, nawet niech sobie siedzi, patrzy przez okno i zerka, jak ja przygotowuję posiłek, żeby to była dla niej lekcja, że jednak w kuchni trzeba przygotować jedzenie. Jedzenie to paliwo, paliwo nas odżywia i jeżeli będzie niewłaściwe, niewartościowe, to będziesz mieć śluz w nosku, będziesz mieć kaszel, nie będziesz skupiona, także to jest ważne, żeby poprzez rodziców edukować dzieci, a nie dzieciom tłuc nie wolno jeść słodyczy. I co z tego, że ja powiem to dziecku,
Jak i tak mama w domu ma pełną szafkę, bo sama się futruje MMM-cami czy tam czymś. No, dajmy przykład z góry zawsze. I tak samo komunikacja z dzieckiem, no, takie ocenianie rodzica. No, ja też nie lubię rozmów na temat dzieci przy dzieciach. No wie pani, bo on jest taki, że on się nie skupia. Ja, no, może porozmawiajmy, jak młodego wyprowadzimy na chwilę na zewnątrz. Nie pokazujmy dzieciom ich słabości od dziecka, tylko je motywujmy pozytywnie. Słuchaj, jesteś super chłopak, może spróbuj zrobić tak i tak, zrobimy igły. No i tu pojawia się problem znowu, gdzie rodzice, ty się nic nie bój, ty się nic nie bój, ja cię nakuję, pani cię nakuje tak, że to nic nie będzie bolało. I ja mówię, ale po co pani w ogóle mu to mówi? Ja mam takie specjalne sprężynki, antenki, wprowadzimy to pod włosek. Dziewczynko mówi, że włosy lepiej rosną po tym. Więc dziewczynki chcą mieć patyczki, po których włosy rosną lepiej, a chłopcom mówię, że włożę im takie patyczki do włosów, dzięki którym będą mocniej kopać piłkę albo szybciej biegać. I dzieci są bardzo chętne, igła wchodzi bezboleśnie. Tylko mówię, znowu kwestia rodziców. No wiecie, jak pobiera się dzieciom krew, to też matka cała spocona w stresie. Ty się tylko nie bój, ty się tylko nie bój, to nic nie boli. No to my już przygotowujemy. Tak, my jesteśmy w tej roli rodzica, który wszystko wie, wie najlepiej, jest najlepszym opiekunem, on najlepiej doradzi i tak dalej. Wchodząc w tą rolę, zapominamy tak naprawdę, co sami czujemy. Można by rozmawiać rzeczywiście, bo ja co przyjeżdżam do honoraty, to po prostu ona biega zwykle między pokojami i nie ma takiego komfortu, żeby sobie usiąść po prostu i spokojnie porozmawiać, bo ja to też rozumiem, jesteś w pracy, ale można by tak o tym rozmawiać i rozmawiać. Honorata też bardzo dużo działa na zewnątrz, prawda, bo nie tylko tutaj w centrum, ale widać cię i piszesz artykuły i szkolenia przygotowujesz i wyjeżdżasz w ogóle za granicę, bo sama siebie szkolisz nadal, więc to jest tak otwarta głowa, że trudno obok niej przejść bez emocji. Zapraszam wszystkich, jeżeli jeszcze nie próbowaliście przygody z naturalnymi terapiami, to zapraszam. To jest odpowiednia osoba, to jest odpowiednie miejsce, bo i ty, i twój mąż przecież jest fizjoterapeutą i macie tu ekipę zapaleńców, którzy też mocno się szkolą, nie stanęli w miejscu, nie robią swojego codziennie, tylko jesteście tacy bardzo otwarci i ciągle szukacie nowych rozwiązań, więc ja miejsce serdecznie polecam. Jesteśmy w ogóle w Poznaniu, ale to wygooglujecie sobie sami. Podlinkujemy oczywiście pod filmem. Dziękuję ci, że znalazłeś dla nas czas. Bardzo miłe. To jest słowa na koniec. I co? A z wami się żegnam i zapraszam na kolejny wywiad. Dziękuję.